Dosyć często zdarza się tak, że politycy, posłowie, senatorowie przechodzą z jednej partii do drugiej. Niedawno pokazałem wam rekordzistów, którzy przechodzili z partii do partii aż 9 razy. Byli to panowie Paweł Zalewski oraz Kazimierz Michał Ujazdowski. Najczęściej zdarzało się tak, że po odejściu do nowej partii posłowie krytykowali swoją starą partię. Wydaje się to dosyć oczywiste, no bo przecież z jakiegoś powodu tą partię opuścili i właśnie za ten powód później tą partię krytykują. Zastanawiające jest jednak to, że są posłowie, którzy należą do jednej partii, krytykują inną partię i później do tej partii, którą krytykowali, przystępują. Dzisiaj przedstawię wam 10 posłów i posłanek, którzy właśnie tak zrobili. Krytykowali partię, do której potem przystąpili. Zacznę od pana Bartosza Arłukowicza, który jako poseł SLD, później poseł związany z Lewicą, w taki sposób wypowiadał się o Donaldzie Tusku oraz jego partii. Jest obła, śliska, taka masa, która się podporządkowuje oczekiwaniom zewnętrznym. Mistrzem plastikowości jest Donald Tusk. Szanuję go jako premiera, ale on jest strasznie miałki poglądowo, nijaki i podobny do nikogo. W okolicach 2011 roku Bartosz Arłukowicz kandydował z list PO do wyborów parlamentarnych i właśnie w tym momencie TVN postanowił przypomnieć, co o Platformie Obywatelskiej i jej liderze mówił były polityk SLD. Donald Tusk dla mnie jest jak pogodynka. Wszyscy go lubią, nikt nie za bardzo wie dlaczego. Donald Tusk jest tego typu premierem, który tak chodzi i opowiada nam wszystkim. I tak dla troszkę śnieżku dla narciarzy, troszkę wiatru dla żeglarzy, słoneczka dla wszystkich, żeby wszystkim się żyło lepiej. Mam wrażenie, że ten rząd tak naprawdę zajmuje się tylko jednym. Walką o to, aby nie dopuścić PiSu do władzy. I to jest główne przesłanie i strategia programowa tego rządu. I tak naprawdę rząd dzisiaj walczy z PiSem zamiast z bezrobociem. Walczy z PiSem zamiast z długiem publicznym i deficytem budżetowym. I tak naprawdę jest to rząd opowieści o tym, co zamierza zrobić. Nie można mu odmówić, że miał rację. Pytanie tylko, dlaczego mimo takiej niechęci pan Arłukowicz dołączył i wciąż należy do Platformy Obywatelskiej? Odpowiedzią może być fakt, że pan Bartosz jest obecnie europosłem PO i ma całkiem niezłą pensję. Zresztą nie tylko on w taki sposób skorzystał na przejściu do innej partii. Pani Angelika Możdżanowska, związana z PSL od około 2011 roku, postanowiła w 2017 roku odejść z tej partii i zacząć swoją współpracę z Prawem i Sprawiedliwością. Pani Angelika, podobnie jak pan Bartosz Arłukowicz, bardzo skorzystała na tym transferze i już w 2019 roku została europosłanką wybraną z list PiS. Problem polega na tym, że będąc w PSL, wypowiadała się o Prawie i Sprawiedliwości w dosyć negatywny sposób. Demagogia, obłuda i niszczenie Polski demokratycznej. Wszędzie, na ulicy, w sklepach, biurach, zaczynamy już mieć dość tej buty, arogancji, pychy, którą przejawiacie, udawając, że w demokratyczny sposób tworzycie prawo. Dzisiaj pokazujecie po raz kolejny, że jesteście mistrzami knucia, intryg, destrukcji, zniecania własnych pożarów, a potem mniej lub bardziej ich gaszenia, ale znów podsycania. Czy wy rzeczywiście chcecie spalić całą Polskę? PiS kłamał, kłamie i kłamać będzie. To chyba nie jest zaskakujące, że bardzo często pieniądze są ważniejsze od poglądów, trzymaniu się pewnej idei, czy zwykłej przyzwoitości. Następny w kolejce jest pan Stanisław Tyszka i jego wypowiedź chyba wam znana z programu Graffiti z 2019 roku. Co Kukiz 15 ma do zaoferowania, czego nie ma Konfederacja głównie, a nie PiS. Bo macie potężnego wroga po swojej stronie. I to Konfederacja jest niby tym potężnym wrogiem? No, czy potężnym, to rzeczywiście się okaże, ale są i sondaże, które by na to wskazywały. No to ja nie znam takich sondaży. To jest marginalne ugrupowanie. Bo nie robicie wewnętrzne. Hejterów i krzykaczy. My, panie redaktorze, pracujemy uczciwie, bo za to nam płacą obywatele. Przedstawiamy konstruktywne projekty, nie sposób, a nie chodzimy zauważyć i krzyczymy. Czy Marek Jakubiak, czy wcześniej poseł Kulesza, no to nie są jakieś straty dla was? Nie, to znaczy my oddzieliliśmy ziarno od plew przez te 3,5 roku. Ci, którzy są koniunkturalistami, po prostu, którzy wolą, prawda, gdzieś tam krzyczeć po mediach zamiast pracować merytorycznie w Sejmie, poszli. I bardzo dobrze. W zeszłym roku pan Stanisław Tyszka przeszedł z Kukiz 15 do Konfederacji. Liderami Konfederacji wciąż są m.in. pan Janusz Korwin-Mikke i Grzegorz Braun, którzy dalej mówią bardzo kontrowersyjne i często bulwersujące rzeczy. Więc tak naprawdę oprócz sondaży
to od 2019 roku za dużo w tym ugrupowaniu się nie zmieniło. Właśnie, jak już jesteśmy przy Kukiz 15, to warto wspomnieć o panu Pawle Kukizie, który w pierwszej kolejności podjął współpracę z Polskim Stronnictwem Ludowym, który, jak sam powiedział, jest zorganizowaną grupą przestępczą. Ja mieszkam w małej miejscowości na Opolszczyźnie na co dzień. Ja widziałem zachowania PSL-u. Oni po prostu, ja nie powiem tego publicznie, nie będę nigdy zgłaszał tych spraw do prokuratury, ale byłem świadkiem sytuacji takich, gdzie ewidentnie można powiedzieć, że to jest zorganizowana grupa przestępcza. Niech pan uważa, bo za to jest nie. Proces. No to proszę bardzo, niech zrobię proces, popowiem o sytuacji. Ma pan dowody na to? Tak. Popatrzcie na ten ZSL, który teraz się PSL nazywa. A to jest ZSL, wciąż trwa ten sam ZSL. Tam jest 70 parę tysięcy członków, z czego 90% ma pracę w agencjach rolnych, w agencjach spółek Skarbu Państwa i tak dalej, i tak dalej. To jest mafia. Znaczy nie mafia, źle powiedziałem. Bo mafia, definicja klasyczna mafii jest taka, że mafia jest to zorganizowana grupa przestępcza, która posiada macki w kręgach władzy. Oni nie wypełniają tej definicji, ponieważ oni mają władzę. Więc to nie jest mafia. Później pan Paweł ogłosił współpracę z PiS i tutaj mała ciekawostka, bo w momencie, kiedy do PiS dołączył poseł Rzymkowski, to pan Paweł zarzekał się, że do PiS nigdy nie dołączy. Ja rozmawiałem o tym z prezesem Kaczyńskim, o zmianie ordynacji na mieszaną. Pan prezes nie chce się na taką zmianę zgodzić, w związku z tym mnie tam nikt nie zobaczy w tym PiSie nigdy. Poseł Dariusz Joński w latach, kiedy rządziła koalicja PO-PSL, a on sam działał w SLD, miał bardzo ciekawe i krytyczne wystąpienia wobec tego rządu oraz wobec lidera Platformy Obywatelskiej. Przez ostatnie 7 lat rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego był rządem aspołecznym. Podwyższał podatki, chociażby VAT, zmniejszał albo likwidował ulgi, jak chociażby ulga internetowa i wiele innych, jak również zmniejszał różnego rodzaju zasiłki, chociażby pogrzebowe. Wydłużał wiek emerytalny. 3 lata temu, kiedy złożyliśmy projekt ustawy podatek bankowy, wtedy minister Rostowski zapowiadał, że Platforma przyjmie taką propozycję, przedstawi w najbliższym czasie, to był 2012-2013 rok. Pana ministra Rostowskiego nie ma, no i ustawy też nie ma. Otóż Platforma robi wszystko, żeby w żaden sposób nie dotknąć bankowców. Po tych 7 latach pani premier obiecuje nam tak, budowę przedszkoli przyzakładowej. Pytanie, dlaczego państwo likwidowaliście te przedszkola przez ostatnie lata. Gabinety stomatologiczne w szkołach. Dlaczego ostatnie gabinety stomatologiczne ginęły przez ostatnie lata za waszych rządów? Tańsze bilety do teatrów i muzeów. To przecież pan minister Arłukowicz obiecywał nie tańsze, tylko w ogóle darmowe dla emerytów i rencistów. Likwidacja kolejek do lekarzy. No, to za pani czasów zwiększyły się kolejki, tak twierdzi raport NIK-u. Te 3 tygodnie to jest zarządzanie kryzysem, co tydzień afera. Jak nie z Nowakiem przez pierwszy tydzień, to drugi tydzień był przecież z panem Sawickim, a teraz jest z panem Sikorskim, więc tak wyglądają rządy pani premier Kopacz. A znowu jakby zaplecze pani premier Kopacz, posłanki bliskie pani premier Kopacz mówią, no nie, trzeba rozliczyć i powinno się go odwołać, więc są 2 ośrodki władzy. Ciekaw jestem, czy dzisiaj premier Donald Tusk przyjdzie na 9 na głosowania, a mówi się, że już nie. Wcale się nie zdziwię, bo on tak przez 7 lat robił. Jak była ważna jakaś afera była, czy coś się działo, to jego nigdy nie było. Albo się chował, albo wystawiał rzecznika prasowego. Więc no, myślę, że mamy dość ciekawą sytuację. Jak tak dalej pójdzie i utrzymane zostanie tempo tych afer, czy tych wpadek tego rządu, to myślę, że w wyborach samorządowych Platforma sromotnie przegra. Pan Dariusz postanowił w 2017 roku przejść z SLD do Koalicji Obywatelskiej, w której największą partią jest krytykowana kiedyś przez pana Dariusza Platforma Obywatelska. Ciekaw jestem, jak dzisiaj poseł Joński uargumentowałby swój transfer. W ostatnim czasie do Konfederacji dołączył pan Przemysław Wipler. W 2012 roku, kiedy należał do Prawa i Sprawiedliwości i był posłem PiS, wypowiadał się bardzo krytycznie odnośnie Nowej Prawicy oraz Janusza Korwin-Mikkego. Kongres Nowej Prawicy brakiem powagi przede wszystkim się charakteryzuje właśnie tym, że uważa się, że się będzie lepiej rządziło Polską, a się nie potrafi nawet zebrać podpisów, żeby zarejestrować listy. Nie ma się poparcia społecznego, nie ma się ze sobą ludzi i się nie mówi czegoś, w co Polacy byliby skłonni i chcieliby uwierzyć. Rządzenie krajem, każdym krajem, czy jest to kraj tak mały jak Estonia,
czy tak duży jak Polska, czy jeszcze większy, to jest poważna sprawa, która wymaga kilku rodzajów zasobów. Wymaga zaplecza eksperckiego, intelektualnego i wypracowanie tego zaplecza to jest długi, trudny proces. Słabość mojej partii, Prawa i Sprawiedliwości, innych partii to jest w dużej mierze właśnie brak zaplecza odpowiedniego, eksperckiego, bo to nie jest, jak się niektórym wydaje. Janusz Korwin-Mikke mówi, że on przyjdzie i wyda jedną ustawę, że wszystkie ustawy są nieważne. I tam unieważnia się ustawę. Bach, 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 bach i nastanie powszechny czas wolności. Unia Europejska, tam żaden problem, jednym aktem się wypowie, wystąpi, zrezygnuje, wyśle się list, że uprzejmie dziękujemy i po sprawie posprzątane. No, coś takiego to może być rubryką satyryczną w jakimś poważniejszym magazynie, ale wiemy w praktyce, że rządzenie i nawet powrót do normalności jest złożony i trudny. Niedługo po tej wypowiedzi pan Przemysław Wipler opuścił Prawo i Sprawiedliwość i po czasie dołączył do Kongresu Nowej Prawicy Janusza Korwin-Mikkego, który w oczach pana Przemysława musiał stać się nagle ugrupowaniem ludzi poważnych, odpowiedzialnych, ugrupowaniem, które posiada wysokiej klasy ekspertów. Jako ciekawostkę dodam, że chwilę przed wyborami w 2011 roku podjął krótką dyskusję z pewnym twitterowiczem. Panie Przemysławie, jak już dostaniecie się do Sejmu, to nie wywincie takiego numeru jak Joanna Kluzik-Rostowska, Poncyliusz i reszta mądrych. Pan Przemysław odpisał, nie ma szans, gdybym się pomylił, w co wątpię, złożę mandat. Mówienie o Prawie i Sprawiedliwości, że to jest złodziejska banda, w przypadku formacji, która jest zwolennikiem upraszczania, obniżenia podatków, jest zwykłym chamstwem, buractwem, które trudno jest mi akceptować. Pan Przemysław opuścił PiS około 2 lata później i mandatu nie złożył. Wydawałoby się, że nie da się przejść z lewicy do PiS, jednak posłanka Monika Pawłowska udowodniła, że jednak jest to możliwe. Jest to posłanka, która brała udział w czarnych marszach, które były organizowane po kontrowersyjnym wyroku TK w sprawie aborcji. To nie był jedyny powód, przez który uważałem i chyba nie tylko ja, że ten transfer jest dziwny. Pani Monika wielokrotnie krytykowała rząd Zjednoczonej Prawicy w dosyć ostrych słowach. Kolejny raz pokazujecie państwo, na co was stać. Stać was na załatwianie tylko waszych partyjnych interesów. Swoją drogą nie wiem, czy ktoś jeszcze nabiera się na tę maskę pod tytułem dbania o interes narodowy. To wszystko pokazuje, w jakiej desperacji jesteście, żeby zapewnić stołki dla swoich i żeby wasza chwiejna koalicja nie rozpadła się jak domek z kart. Żałosne, małe i podłe, takie jak wasze polityczne standardy. Szanowni państwo, nie wszyscy załapią się na ciepłą posadkę w waszej partii. Na przykład w ramach rekonstrukcji rządu. Wy macie dobrze. Po co przejmować się gorszym sortem? No cóż, pani Monika dołączyła do PiS w 2021 roku i co prawda na ciepłą posadkę się nie załapała, ale kto wie, może zobaczymy ją na listach PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Kpiną jest, jak traktujecie Polaków. Pan Dobromir Sośnierz, podobnie jak pan Stanisław Tyszka, miał pewien problem z Konfederacją. Ten problem okazał się na tyle duży, że razem z panem Jakubem Kuleszą i Arturem Dziamborem postanowił opuścić te ugrupowanie. Pan Dobromir został członkiem wolnościowców Artura Dziambora i nieraz wspominał o Konfederacji i o jednym z jej liderów. Nie były to jednak zbyt pozytywne wspomnienia. Wydaje mi się, że Konfederacja z tymi liderami i tymi wypowiedziami ma pewien szklany sufit, którego my może nie będziemy mieli i będziemy w stanie sięgnąć po wyborców, po których Konfederacja nie jest w stanie sięgnąć, poza tymi 4, 6 czy 7%, które Konfederacja miała w ostatnich sondażach. To również niech będzie sprawdzian dla tych wszystkich wolnościowców, którzy tam zza płotu krytykują do tej pory nas za to, że byliśmy w Konfederacji i że oni chcieliby pracować nad jakąś partią, która będzie taką wolnościową, ale bez tych wszystkich tam balastów Konfederacji. No to teraz sprawdźcie się, to teraz właśnie macie okazję, wolnościowcy są poza Konfederacją. To koniec tej Konfederacji, jaką znamy. Koniec tej Konfederacji, na jaką się umawialiśmy, pluralistycznej, która miała aspiracje do tego, żeby być taką merytoryczną opozycją. Tymczasem najbardziej merytorycznych posłów
obecnie wyrzuca, zostawia za to spadochroniarzy, gawędziarzy i showmenów. Jest to próba po prostu zmonopolizowania sceny wolnościowej przez Sławomira Mentzena, bo on nie może się pogodzić z tym, że istnieją dwie partie wolnościowe w Konfederacji, jakby on nie ma w ten sposób monopolu, jeśli planuje zarządzać, a tak deklarował, swoją partią jak firmą, czyli tak wskazywać, kto tam jest w projekcie, a kto go nie ma z palca, no to byłoby mu trudno, gdyby istniała druga partia wolnościowa, no bo ludzie z niego, wskazywani przez niego na banicję, mogliby się pojawiać w drugiej partii wolnościowej w ten sposób. A jeśli chce mieć władzę dyktatorską, no to musi mieć też monopol, tak? No więc to służy temu, uzyskaniu monopolu na scenie wolnościowej, a żeby uzyskać monopol, to trzeba wymordować wszystkich przeciwników politycznych, no nie dosłownie na szczęście, bo to już możliwości Stalina jeszcze kolega Mentzen nie ma, ale metody podobne. Sławomir Mentzen wciąż jest złym dyktatorem. W Konfederacji pozostali panowie Braun i Korwin-Mikke. Spadochroniarze przybyło, a gawędziarze, balasty i showmeni wciąż są aktywni. Tak naprawdę od momentu odejścia pana Dobromira w Konfederacji za dużo się nie zmieniło, oprócz sondaży. Czy właśnie przez to pan Dobromir postanowił wrócić? Tomasz Rzymkowski jest kolejnym posłem, który postanowił w imię walki o dobro Polek i Polaków dołączyć do Zjednoczonej Prawicy. Pan Tomasz w 2015 roku dostał się do Sejmu z list Kukiz 15 i przed wyborami w 2019 roku przeszedł do Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście uzyskał reelekcję. Dawno już był w PiS-ie przecież, już pan wie o tym, i mentalnie, i bardzo blisko. Tak, to nic zaskakującego. Pan Tomasz Rzymkowski przed opuszczeniem Kukiz 15 dosyć często negatywnie wypowiadał się o rządach PiS, a najbardziej krytycznie wypowiadał się o reformach sądownictwa oraz o sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Pytanie zasadnicze, czy należy zmienić system polskiego wymiaru sprawiedliwości, czy system jest okej, tylko kierownictwo trzeba zmienić? No i Prawo i Sprawiedliwość wybrało tą drugą opcję. Znaczy system polskiego wymiaru sprawiedliwości, który jest niewydolny, który jest anachroniczny, który nie odpowiada standardom świata zachodu, zostawiamy bez zmian, zmieniamy tylko kierownictwo, które będzie bezpośrednio nam podporządkowane, co jest swoją drogą standardem, powiedział, wschodnim, albo nawet powiedział dalekowschodnim. Skandaliczna kampania. Polskiej Fundacji Narodowej, za którą stała zresztą firma założona przez byłych współpracowników, wtedy jeszcze chyba współpracowników pani premier Beaty Szydło z kancelarii premiera. Recydywa sanacyjna, sprawa Gabriela Czechowicza z lat 30., która skończyła się Trybunałem Stanu za wykorzystanie pieniędzy budżetowych niezgodnie z dyspozycją. Bo oczywiście identyczna sytuacja. Ta ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa jest ordynarnie niezgodna z konstytucją. To trzeba jasno sobie powiedzieć. Dzisiaj... Może bez tak ostrych słów jak ja w tej chwili, ale w podobnym duchu mówi były sędzia Trybunału Konstytucyjnego, członek Krajowej Rady Sądownictwa, przedstawiciel prezydenta Rzeczpospolitej, pan sędzia Wiesław Johan. Trudno jest orzekać o zgodności z konstytucją, jeśli się nie jest jednoosobowym Trybunałem Konstytucyjnym, bo w Polsce zgodnie z konstytucją, której ja akurat chcę przestrzegać, takie jasne zdefiniowanie czy określenie, że dana ustawa jest zgodna czy niezgodna z konstytucją, może Trybunał Konstytucyjny. Ja nigdy nie poparłem żadnej ustawy Prawa i Sprawiedliwości, która dotyczyła wymiaru sprawiedliwości. No cóż, w przypadku chociażby tak zwanej ustawy kagańcowej, która jest jawnie sprzeczna z prawem unijnym, pan Tomasz głosował za. Zresztą teraz ustawy sądownicze PiS są w porządku, a sytuacja z Trybunałem Konstytucyjnym jest do przeżycia. Z Kukiz 15 do Zjednoczonej Prawicy przeszła również pani Anna Siarkowska. Nie przedstawię wam jednak jej wypowiedzi atakujących PiS, bo nawet nie wiem, czy przez te półtora roku w Kukiz 15 coś bym znalazł. No, na Twitterze to na pewno nie, bo pani Anna ma tendencję do kasowania niewygodnych tweetów. Parę tweetów udało jej się usunąć po tym, kiedy jej transfer ze Zjednoczonej Prawicy do Konfederacji był pewny. W swoich tweetach pisała m.in. Po pierwsze, proszę pokazać, gdzie Trzaskowski chce zmienić prawo aborcyjne. Opieszałość od 5 lat? Ma pani wybór. Jest w Polsce jedna partia, która chce całkowitego zakazu aborcji i jest to Konfederacja. Nie jest pani skazana na PiS. Na co pani Anna odpisała, co do Konfederacji, to stoi dziś ona po tej samej stronie, co Roman Giertych. Wspiera Platformę Obywatelską.
Ta zaś jest główną siłą polityczną wprowadzającą rewolucję kulturową w Polsce. Innym razem pani Anna napisała: czy złożyliście jakąś poprawkę, która by ograniczenie gotówki cofała? Bo Solidarna Polska tak. Już dwukrotnie dzięki poprawkom Marcina Warchoła ograniczenie zostało przesunięte o kolejny rok. Robimy wszystko, by złe rzeczy skutecznie opóźniać, a Konfederacja tylko krzyczy. O krzykaczach w Konfederacji to chyba już gdzieś słyszeliśmy. Pani Annie udało się skasować te tweety, chociaż jak wiemy w internecie nic nie ginie, ale chyba zapomniała o pewnym wywiadzie dla Rzeczpospolitej, gdzie powiedziała coś takiego. Jeśli chodzi o Konfederację, to mimo tego, że w Konfederacji rzeczywiście są środowiska, które są mi ideowo bliskie, myślę chociażby tutaj o takich też osobach, jak chociażby pan Krzysztof Bosak czy pan Robert Winicki, to jednak część Konfederacji zachowuje się w obecnej sytuacji bardzo mocno nieodpowiedzialnie. Wypowiedzi niektórych posłów w związku z konfliktem z Rosją są po prostu absolutnie nie do zaakceptowania. I myślę, wydaje mi się, że tutaj Konfederacja także powinna się bardzo mocno tutaj uderzyć w piersi i spojrzeć, wyciągnąć wnioski, dlaczego im tak naprawdę spadają bardzo mocno sondaże. Właśnie dlatego, że Polacy po prostu takiej postawy nie akceptują. Wydaje się, że pani Anna zaakceptowała tą bardzo nieodpowiedzialną część Konfederacji i po ponad roku chyba zrozumiała, jeśli już kierujemy się sondażami, że jednak Polacy akceptują taką postawę Konfederacji. Jakie jest wasze zdanie na ten temat? Czy akceptujecie taką postawę posłów, że najpierw krytykują oni daną partię, często bardzo ostro i merytorycznie, a później z różnych powodów do niej przechodzą? Odpowiedzi zostawcie w komentarzach pod nagraniem, dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do zobaczenia wkrótce.